Cześć, jest mi niezmiernie miło powitać Was wszystkich w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj ze mną jest Gosia Surkąt, engineer manager w Nike. Gosia, na co dzień wspierasz zespoły i liderów w osiąganiu swoich celów, bazując na indywidualnych predyspozycjach i umiejętnościach, które te osoby posiadają w swoim skillsecie. I zanim wskoczymy do głównego tematu naszej rozmowy, powiedz proszę coś od siebie na początek. Widzę, że przeczytałeś mojego LinkedIna chyba, bo to chyba mam w opisie mojego LinkedIna. Tak, myślę, że to jest coś, nad czym trochę myślałam i przygotowałam. Ja rolę menadżera traktuję trochę jako takiego orkiestratora, facylitatora tego, co się dzieje w zespole. To pewnie wyjdzie w dalszej części rozmowy, pewnie będziemy o tym rozmawiać, natomiast też, tak jak mówisz, staram się skupiać na mocnych stronach i na tym, w czym osoby, z którymi pracuję, są dobre, tego poszukiwać, to wykorzystywać, bo uważam, że wtedy można, będzie większe takie zaangażowanie i lepiej się będzie po prostu pracowało i wszystkim, i tym osobom, i nam. Też podzielam to zdanie i tą koncepcję skupiania się na tym, co jest w nas naprawdę silne, żeby osiągać to, do czego jesteśmy predysponowani. I tak jak powiedziałem na początku i tak jak słusznie zauważyłaś, przeanalizowałem twojego LinkedIna, z którego wynika, że obecnie wspierasz Nike i osoby tworzące tę organizację w Polsce. Jakbyś mogła przybliżyć odbiorcom naszej rozmowy, którzy się jej przysłuchują, czym wy się tam zajmujecie, bo prawdopodobnie nie projektujecie tych wszystkich ubrań, które są później gdzieś dystrybuowane w różnych kanałach sprzedaży. Nie projektujemy ubrań. To jest część organizacji Technology. I my tworzymy takie rozwiązania, które wspierają korowy biznes Nike, na przykład w zakresie przetwarzania bilionów danych w czasie rzeczywistym na potrzeby logistyki i takie hasła, które się pojawiają. Tworzymy technologię, to są takie buzzwordy AWS, Kubernetes, Python, Golang. Takie rzeczy robimy, nie ubrania. I to z tego, co mówisz, to współpracujesz głównie z inżynierami, z programistami. Kogo wspierasz w rozwoju? Wiesz co, no wydaje mi się, że ja staram się pracować z ludźmi indywidualnie. Zresztą tak jak jeżeli rozmawiam o tym, to wydaje mi się, że tak jak menadżer pracuje z osobami indywidualnie, czyli to jest pomoc w zrozumieniu tego, w czym ktoś jest dobry. Tutaj posługujemy się głównie, znaczy ja używam testu Gallupa do tego. Czasami Frisa, ale to jest już indywidualnie też. Na potrzeby zespołu to jest taka rozmowa na zasadzie, żeby zrozumieć siebie nawzajem, bo rozmawiamy różnymi językami, jak rozmawiamy ze sobą. I to zrozumienie wydaje mi się, że jest bardzo ważne z tego względu, że to zmniejsza tarcia też. Lepsze zrozumienie jest, szybciej się komunikujemy, mniej nerwów, mniej emocji, chociaż w emocjach nie ma nic złego. Też zdarzało mi się też jakby wspierać menadżerów w tym, żeby oni to robili, to co ja. Więc wydaje mi się, że jeżeli pracuję gdzieś, to staram się jak najszerzej działać w tym zakresie, jak najszerzej się da. Nie ograniczam się jakby tylko do swojego zespołu, ale staram się tą ideę przenieść w zakresie mojego wpływu, powiedzmy tak. Ale też staram się rozszerzać ten wpływ, więc to się zwiększa z czasem. Tak, tak. Mhm. Myślę, że jestem ewangelistką tego. Mhm. Tego, żebyśmy mieli wspólne rozumienie siebie nawzajem. Ja to tak odczytuję, bo to jest coś, czego nam często brakuje i bardzo mnie ciekawi, jak wasza organizacja odpowiada na
różnego rodzaju wyzwania, które powstały na przestrzeni marca 2020 roku, czyli pierwszego lockdownu i całej tej sytuacji pandemicznej, z którą wszyscy się borykamy. Wy jakoś to odczuwacie jako menedżerowie w Nike i ma to jakiś wpływ na to, że jest mniej, więcej tych tarć, tego zrozumienia, o którym wspomniałaś? Jak to u was wygląda z twojej perspektywy? Wiesz co, ja w trakcie tego czasu zmieniłam pracę, więc może powiem generycznie bardziej, bo mi się wydaje, że to jest problem chyba każdej organizacji obecnie i wszystkich menadżerów, może nie wszystkich, bo to jest generalizowanie, ale myślę, że większość osób to odczuwa, nawet nie tylko menadżerowie, ale inżynierowie też. Wydaje mi się, że to wymagał na pewno zmiany sposobu komunikacji i też nie wszyscy zostaliśmy do tego przygotowani. W niektórych sytuacjach było łatwiej, w niektórych trudniej. Nawet kwestia kultury włączania kamery, nie włączania kamery, to też jakby zmienia podejście do tych rzeczy. W trakcie spotkań oczywiście tych, które mamy teraz wirtualnie w większości przypadków. Jest też kwestia takiego przegadywania różnych tematów, bo jak ja pamiętam, to jak byliśmy w biurze, to bardzo często inżynierowie spotykali się pod białą tablicą i rysowali sobie różne figury, łączyli je. Były dyskusje jakieś, łatwiej było pójść i coś porysować. Poza tym nawet było coś takiego, że wiesz, jak siedzisz na open space i jedna osoba zagada coś do drugiej i kolega słyszy to i może coś pomóc i ma coś do powiedzenia w tym temacie, no to po prostu odpowiada i robi się, szybciej się ta informacja gdzieś przekazuje. Nie musisz zestawiać żadnego spotkania. Czasami w kuchni, wiesz, idziesz do kuchni i okazuje się, że kolega robi podobną rzecz albo te same prezentacje. No teraz już nie mamy wspólnej kuchni często. No nie mamy i to jest, i czasami ja akurat uważam, że nawet lepiej jest w tej chwili trochę przepraszam za wtrącanie angielskich słów, może się to zdarzyć, ale przesadzać z komunikacją w pewnych zakresach, natomiast no jest też, no wiesz, to będzie generowało też takie problemy, o których wydaje mi się, że jako pracodawcy, tak mówiąc szeroko, już nie do końca nawet zdajemy sobie sprawę, bo na przykład lojalność pracownika, tak? Często obecnie jest tak, że to jest bardziej przypisanie do projektu, że mniej się mówi o takim budowaniu przynależności do firmy. Przynależności, tak, do firmy, ale do zespołu też, że bardzo często się spotykam, ja zresztą też jestem taką osobą, że ważne jest dla mnie, z kim pracuję, z jakimi ludźmi pracuję, że przywiązuję się do ludzi i wydaje mi się, że w tej chwili to jest na pewno trudniejsze, żeby coś takiego zrobić. No oczywiście są ludzie, którzy będą to mieli gdzieś w pakiecie, że tak powiem, i będą do tego dążyć. Natomiast długofalowo, jakby myśląc o tej całej sytuacji, na pewno z punktu widzenia myślę, że tak jak mówiłam, prawie każdego, jeśli nie każdego, zwłaszcza w IT, bo takie firmy, które gdzieś, nie wiem, mają fabryki i tak muszą się spotkać, bo i tak muszą iść do pracy i tam po prostu być fizycznie, to nie ma mowy o pracy zdalnej, to pewnie nie będą tego odczuwały. Natomiast tutaj w świecie IT, gdzie jest dosyć duża rywalizacja, konkurencja na rynku, też pracy, będzie po prostu trudniej, nie? Nie wiem, na ile firmy sobie zdają z tego sprawę, na ile nie, ale Z moich obserwacji ruchy na rynku pracy znowu zaczynają się wykonywać po stronie ludzi, bo nagle okazało się, że możemy pracować w zasadzie w każdej firmie, w jakiej tylko chcielibyśmy. No bo przed 2020 rokiem praca zdalna była czymś, nazwijmy to, ekskluzywnym, a dzisiaj jest mocno egalitarna i wiele firm oferuje tego typu rozwiązanie, co sprawia, że znowu rynek się otwiera i prawdopodobnie już wiele firm, szczególnie w sektorze IT, gdzie te zmiany w projektach, to przywiązanie do projektu, a w zasadzie często poszukiwanie ciekawych projektów, ciekawych wyzwań w ciekawych technologiach. Sama wymieniłaś wiele ciekawych technologii ze świata IT,
To jest coś, co prawdopodobnie będzie znowu przyciągać ludzi do nowych organizacji, co prawdopodobnie wpłynie na różnego rodzaju przetasowania, zmiany barw firmowych i wszystko to sprowadza się do wielu wyzwań, przed którymi stoją menedżerowie w dzisiejszych czasach i właśnie dzisiaj chciałem z tobą o tym porozmawiać, o tym, czyli w zasadzie o dwóch postawach, które zarysowałaś w swoim artykule, w jednym z artykułów, które napisałaś na LinkedIn, o zdobywcach i budowniczych. Jakbyś mogła przybliżyć nam koncept, który tam poruszyłaś i... Metaforę. Tak. Znaczy tak, obserwując różne osoby, jakby też patrz, to jest tak, że ja mam, potrafię wyłapywać pewne wzorce postępowania też, więc wyszła mi taka metafora, nie wiem, czy trafna, czy nie, to już pewnie każdy oceni, natomiast, że ludzie trochę dzielą się w biznesie na zdobywców i budowniczych. Zdobywcy to są tacy, bym powiedziała, osoby, które mają jakąś wizję i też chcą zdobywać, wbijać flagi w różne nowe miejsca, w których jeszcze nas nie było. Ja tam piszę akurat w tej metaforze o wyspach, bo mi się to skojarzyło z taką wizją, że jest, to się chyba archipelag nazywa, w sensie, że jest takie, wiesz, zbiór różnych wysp. Jesteśmy na jakiejś wyspie i ktoś widzi, że na horyzoncie są jakieś inne wyspy, więc rusza tam. I to są zdobywcy, to są właśnie takie osoby, które gdzieś ruszają w nieznane kraje, na nieznany ląd, chcą widzieć, zdobywać nowe rzeczy, robić nowe rzeczy, nie? Też nawet to jest kwestia takich nierutynowych zadań, nowe projekty, sam powiedziałeś, to też są nowe projekty, nowe kontakty, bo to mogą być na przykład też w kwestii takich ludzkich kontaktów. Jest natomiast grupa ludzi, która jest taką, takim bym powiedziała, grupą osób pielęgnującą już to, co zostało zdobyte. I to jest budowanie takiej infrastruktury, relacji, jakichś też, no nie wiem, zespołów. Mi się to skojarzyło też, jak sobie myślałam przed naszym wywiadem o tym, jak zdobywa się Mount Everest i są szerpowie, to się oni chyba się tak nazywa, nie? Znaczy nie mam pojęcia, to poproszę, żebyś mi poszerzyła kontekst i dla tych z nas, którzy też pierwszy raz słyszą o szarpach. Bo szerpowie to są ludzie, którzy pomagają tym zdobywcom, to są ci, co noszą bagaże im i oni zbudowali całą infrastrukturę, także jakby wchodzenie na Mount Everest teraz jest trochę wycieczką. Oni są anonimowi, natomiast mają taką wytrzymałość do tego, żeby żyć w tamtych warunkach i też na przykład nosić dużo ciężkich rzeczy i pewnie tak żyjąc, tak po prostu budują gdzieś sobie takie predyspozycje, żeby to robić. No i właśnie oni budują infrastrukturę do tego, żeby zdobywcy mogli zdobywać swoje, realizować swoje marzenia, nie? Bo to jest jakby taki cel, nie? Nie wiem, czy wystarczająco nakreśliłam tą metaforę. Myślę, że jak najbardziej. Jakbyś mogła się odnieść do takiej kwestii współpracy pomiędzy jednymi a drugimi, to jak ona może wyglądać w nieidealnym świecie, jakim mamy, czyli takim z rozproszonych zespołów, ciągle dyszącej za karkiem pandemii. Jak ty to postrzegasz, współpracę dzisiaj między tymi dwoma postawami? Wiesz co, to jakby odnosząc się do wszystkiego, bo to jest jakieś uproszczenie, natomiast tak jak ja wspomniałam Gallupa, czy tak jak używamy Frisa do pracy też, i do rozmów z ludźmi, to wydaje mi się, że ogromne znaczenie w każdej takiej sytuacji, kiedy są ludzie, którzy komunikują się i mają trochę inne cele, ale też trochę inne predyspozycje do różnych rzeczy, to bardzo ważna jest ta komunikacja i zrozumienie, w czym dana osoba jest dobra, jak ja to mogę wykorzystać, pozostawienie, bo
pozostawienie jakiejś tam przestrzeni na to i ta komunikacja jest tutaj mega istotna, ale też w czym dana osoba mi nie pomoże i w czym na przykład ja mogę pomóc jej, bo to też jest po prostu jakby istotne w takiej współpracy i zależy też, co chcemy osiągnąć, bo jeśli naszym celem jest przemieszczenie się poprzez wszystkie wyspy bez tego, to też jest spoko, tak? I wtedy jakby budowniczowie w tym momencie nie do końca są potrzebni. Natomiast jeżeli tutaj zahaczamy o to, że dużo się mówi i dużo się... I dużo jest teraz też taki buzzword z innowacją. Innowacja, innowacja, nowe rzeczy, wymyślajmy, zdobywajmy i tak dalej. Niektóre firmy mają słowo innowacje wpisaną w swoją strategię, że naszą strategię dzisiaj sponsoruje słowo innowacja i ludzie innowacja. W organizacjach zastanawiają się, gdzie jest ta innowacja, jeśli my nadal składamy różnego rodzaju wnioski, na przykład papierowo, szczególnie w dużych organizacjach, to może być nadal jeszcze problem. Tak, to też się zgadza, tylko że każda ta innowacja w pewnym momencie staje się normalną rzeczą, tak, no bo jeżeli chcemy, z reguły ta innowacja, jeżeli chcemy, robimy ją po to, żeby, nie wiem, zmieniać świat, ale też żeby zarabiać pieniądze, no bo większość firm jednak gdzieś tam nie jest non-profit, więc chce zarabiać pieniądze, więc taka innowacja to jest wprowadzenie czegoś nowego, co potem trzeba utrzymywać. I to już robią budowniczowie, bo zdobywcy, czyli te osoby, które wymyślają i właśnie wbijają te flagi, idą już dalej i wymyślają kolejne rzeczy. I teraz pytanie, czy gdyby firmy miały tylko same osoby, które wymyślają, funkcjonowałyby w ten sam sposób, czy też zarabiałyby pieniądze, czy też robiłyby to, co robią. Za tym wszystkim zawsze idzie jednak jakaś implementacja tego, która nie jest robiona na miesiąc. Ona nie jest robiona na miesiąc. My to robimy gdzieś tam na lata. To powinno być gdzieś tam robione równolegle. Chyba trochę zdryfowałam z twojego pytania. Ja to rozumiem tak, że zdobywcy często skupiają się na tym, co jest tu i teraz. Na przykład tu i teraz mamy jakiś problem i tu i teraz powinniśmy go rozwiązać po to, żeby na chwilę sobie z tym problemem poradzić i pójść na przykład gdzieś dalej. Z kolei budowniczowie, z tego co mówisz i jak ja to rozumiem, to nie myślą w perspektywie tu i teraz, tylko w perspektywie tego, co będzie w cudzysłowie jutro, ale przez jutro to rozumiem jakąś bardziej odległą przyszłość. I jak o tym rozmawiamy, długofalowo i prawdopodobnie to budowniczowie używają sformułowań typu strategicznie, długofalowo, procesy. No tak. Jeszcze jedną rzecz, bo odnośnie tej współpracy, to co powiedziałeś, teraz dużo było też mowy o tak zwanym tym czarnym łabędziu i tym, że jakby spotkało nas coś, czego nikt nie był w stanie przewidzieć wcześniej. I też jeżeli się mówi o różnorodności, a jakby to zdobywcy, budowniczowie we Frisie, w Galupie, wszystkie jakby jesteśmy różni, to też łatwiej jest, jeżeli te wszystkie osoby jakby usiądą i łatwiej jest przewidzieć pewne rzeczy, jeżeli właśnie weźmiemy pod uwagę te różne perspektywy, nie? Więc to też jest tak w temacie... Czyli rozumiemy siebie też nawzajem. Tak, tak. To, co wspomniałeś na samym początku rozmowy, co jest szczególnie dzisiaj trudne w organizacjach, to wspólne zrozumienie siebie. No tak, bo nawet, wiesz, na Zoomie... Nie ma mowy ciała, jakby nie zawsze jakby ten, a nawet jak patrzymy, wiesz, teraz wygląda, że my patrzymy sobie w oczy, ale przecież tak nie jest, nie? To więc... Tak samo odbiór drugiej osoby na spotkaniu online jest też zniekształcony tym, że mamy różne kadry i to też jest nie do końca naturalne dla nas, jako dla człowieka. Tak. Bo ci z was, którzy oglądają i przysłuchują się tej rozmowie właśnie na YouTubie, no to doskonale to widzicie, a nasi słuchacze w streamingach, no to u ciebie, Gosia, widać ciebie od ramion do góry, mnie widać część tułowia, no nie jest naturalna taka forma rozmowy pomiędzy ludźmi, co też ma swego rodzaju reperkusje. No i reperkusje, i to jest ogólnie takie wyzwanie, przed którym stajemy dzisiaj jako
ludzie tworzący różnego rodzaju organizacje. No i w kontekście budowniczych i zdobywców, to są dwie postawy przywódcze. W sensie ja jako menedżer, lider, nazwijmy tę rolę jak chcemy, mogę się wpisać w jeden lub w drugi model budowniczego lub zdobywcy. No i jak ty w ogóle dzisiaj postrzegasz sam leadership i odnajdywanie się w tym morzu przywództwa tych dwóch postaw? Wiesz co, ja mam... Ja słowo leadership czy przywództwo traktuję, mam trochę mieszane uczucia w związku z tym, bo uważam, że jest w tej chwili trochę nadużywane w tym kontekście, że raczej się to traktuje jako wzrost w hierarchii niż rzeczywiste takie przywództwo. Myślę, że mamy ogólnie kryzys tego przywództwa, ale też, że właśnie to sformułowanie nie za bardzo rezonuje, bo jest po prostu tego dużo. Każdy pisze, że tam lider, lider i lider, tak? Jeżeli lubię cytować, a raczej parafrazować to sformułowanie, które już sparafrazował Martin Grzeotron, który z Margaret Thatcher, który mówił, nie jest królem ten, kto musi mówić cały czas, że jest królem. I tak samo moim zdaniem jest z liderami. Łatwiej w tej chwili powiedzieć, kto nie jest liderem, a uzurpuje jakby bycie tym liderem, niż o tym, kto jest, że bardziej chyba łatwo rozpoznać ten brak niż to, że ktoś jest. Natomiast gdyby tak się odnieść faktycznie do tych dwóch postaw, to wydaje mi się, że jedna i druga może być taką postawą. Jak sobie myślałam o tym przed tą naszą rozmową, to zajrzałam jeszcze raz do takiej książki Naturalne przywództwo Golema, między innymi, której współautorem jest Goleman, ten od inteligencji emocjonalnej. I on wyróżnia sześć stylów przywódczych, przy czym o czterech pisze, że są pozytywne, a o dwóch, że są, powiedzmy, ostrożnie stosować, tak to określa. No na pewno styl wizjonerski to jest to, co pewnie charakteryzuje zdobywców, i to jest sformułowanie: chodźcie ze mną, mam wizję, mam pomysł na to, co zrobić. I te osoby, z którymi gdzieś tam to rezonuje, no to na pewno łatwiej jest ich za sobą pociągnąć w tym momencie i pewnie są takie osoby, których ten nieznany, daleki ląd gdzieś tam kusi i one chcą tam być. Myślę, że często się przytacza z Jobsa, który pewnie był takim właśnie, stosował ten styl wizjonerski, gdzie może nie zawsze umiał pracować z ludźmi, tak się uważa. Zresztą często używa się przykładu Jobsa jako usprawiedliwienie tego, że tego nie trzeba robić, bo przecież jest Jobs, tylko że nie każdy jest Jobsem, prawda? I to też warto mieć gdzieś tam w głowie. Potem jest taki styl trenerski, spróbuj tego, nie? W sensie nie wiem, czy to jest styl budowniczych czy zdobywców. Myślę, że to może być jednych i drugich. Bo to jest taki styl, który łączy potrzeby pracownika z potrzebami organizacji i on może być gdzieś takim pomostem między tymi dwoma postawami na zasadzie: hej, tutaj są cele organizacji, jest wizja, a ty jakie masz cele i jak się to wpisuje w to, co chcemy osiągnąć jako organizacja. Trzecim stylem, o którym Goleman pisze, to się nazywa afiliacyjny. Tutaj musiałam spojrzeć do notatek, bo ludzie przede wszystkim, tak? I to są budowniczowie relacji. I myślę, że to przede wszystkim są jednak budowniczowie relacji. To w nazwie jest budowniczowie. To są tak, że potem ci zdobywcy mają gdzie wrócić na noc, jakby używając tej metafory, i jest tam przyjemnie i można sobie odpocząć, tak? Że jest jakiś obóz założony, gdzie ktoś na nich czeka i zdobywcy też mogą wrócić z jakiejś eskapady, bo ktoś na nich czeka. Tak, i zdobywcy też.
Oczywiście. Czwarty styl to jest demokratyczny. I to jest styl na zasadzie przedyskutujmy to, tak? I to jest pewnie też styl, który byłby ok dla budowniczych i dla zdobywców, przy czym wydaje mi się, że zdobywcy wykazywaliby mniej cierpliwości w tej dyskusji, tak? Bo tutaj jakby liczy się ta szybkość, ta prędkość, hej, już, bo musimy być konkurencyjni, musimy być tam pierwsi wbić tą flagę, więc ta tolerancja na takie konsultacje na pewno w tej grupie powiedziałabym, że jest mniejsza niż w przypadku budowniczych. Są też dwa takie style, które mają specjalny rozdział w tej książce i są napisane, mają adnotację używać ostrożnie, słyszysz, tak jak na lekach. Okay. To jest styl, to jest przetłumaczone poganiacza, ale ja to sprawdziłam i to lepiej brzmi nadającego tempo. Mm-hmm. I to jest taki styl, gdzie jeżeli osobie brakuje empatii, jakby nie rozumie pewnych zależności ludzkich, to może się skończyć tym, że ona się koncentruje tylko i wyłącznie na realizacji zadań, ignorując w ogóle to, co się dzieje dookoła. To jest taki mem. Taki mem mi się pojawił w głowie, gdzie jest obrazek i kilka osób niesie jakiś wielki kamień i na tym kamieniu stoi ten lider nadający tempo i mówi, nieście ten kamień. To tak mi się skojarzyło. Tak, to może być ilustracja dobra do tego stylu. I to jest tak, że jeżeli nie ma świadomości, bo świadomość, w sumie samoświadomość jest, jeżeli dobrze pamiętam, jednym z elementów inteligencji emocjonalnej, no to może być też nie dostrzegać własnych błędów i nie widzieć tego, że jakby tych ludzi zostawia, tak? Bo jeszcze jeżeli chodzi o bycie liderem, to co jest jeszcze istotne z tego punktu widzenia, w wielu książkach o tym piszą, że nie jesteś liderem, jak nie masz kogoś, kto idzie za tobą. Mhm. Jeżeli idziesz sam, to znaczy, że jesteś samotnym zdobywcą, tak, indywidualnie gdzieś tam działasz, a nie masz ludzi, którzy idą za tobą. I w tym momencie no, nie można mówić o tym, że ktoś jest liderem, ktoś po prostu jest samotnym zdobywcą, tak. Szósty ten styl przywódczy to jest dyktatorski, to się commanding nazywa, tak? I to jest rób to, co ci mówię, nie? Mhm. No i to też może mieć zastosowanie, bo tam wiadomo, trzeba byłoby rozważyć, co ma sens w jakiej sytuacji. I ten styl pewnie byłby bardziej może przydatny zdobywcom, no bo jeżeli jesteś w nieznanym środowisku i właśnie jesteś w takim miejscu, ja tutaj dżunglę widzę teraz, ale nie wiem, to myślę, że czasami na wojnie na przykład ma zastosowanie, albo nie wiem, kiedy dziecko coś robi, jest zagrożone jego życie, albo czykolwiek, tak, że jakby nie ma teraz czasu na dyskusję, masz robić to i koniec, tak, bo inaczej będzie źle. I pewnie w takich mniej znanych otoczeniach, tak jak zdobywcy się znajdują pewnie częściej, to taki styl pewnie się też lepiej sprawdza. Jeżeli jest oczywiście, tak jak w tym poprzednim, z uważnością gdzieś stosowany, nie? Więc w sensie, że czasami jak jest sytuacja krytyczna, to należy powiedzieć ludziom, co mają robić, bez pytania ich o zdanie. To jest ten styl dyktatorski. Tylko, tak, że na końcu powinno nam przyświecać, tak w idealnym świecie, powinno nam przyświecać dobro organizacji, czy dobro nawet tych ludzi. Nawet jeśli nie mamy czasu, żeby im wytłumaczyć, dlaczego coś robimy. Bo jest, tak jak powiedziałaś, wojna w cudzysłowie. Widzisz, i tutaj na przykład mi z tym tematem rezonuje ta koncepcja konta emocjonalnego. Teraz wprowadzę kolejny temat, ale jeżeli masz z kimś zbudowaną relację i jest zaufanie, to znaczy, że ja mogę jeśli powiedzieć do jakiejś osobie, hej, zrób teraz to, a ja ci potem wytłumaczę, o co chodzi i musisz mi zaufać. I ta osoba jakby
prawdopodobnie, jeżeli to jest tak jak jest, po prostu to zrobi. I potem, wiesz, jest czas na to, żeby usiąść i wytłumaczyć. Albo na przykład zrób to, nie mogę ci teraz powiedzieć, o co chodzi. No bo tak się czasami zdarza, że wiadomo, że nie wszystkie informacje mogą trafić, a pewne rzeczy do kogoś, a pewne rzeczy muszą być wykonane, tak? I to jest super, super ciekawy wątek, który otworzyłaś. Jakbyś mogła przybliżyć nam tą koncepcję tego konta emocjonalnego? Emocjonalnego. Mhm. Tak, to jest to kilka takich. Funkcjonuje ta koncepcja funkcjonuje w kilku metaforach, bo jest wiaderko z czekoladą, słyszałam o koncie emocjonalnym, że jakby każda osoba, z każdą osobą masz takie niewidzialne konto, nie? My też mamy. I jeżeli są rzeczy, które powodują, że dodajemy do tego konta, odkładamy tam jakby taki depozyt, tak? Odkładasz pieniądze, jakąś walutę, bo to nie są pieniądze, jakąś walutę, czy dolewasz tej czekolady do tego kubka, tak? Do kubka. Miłość, są takie... Brzeziński i głaskologia. Tak, tak, dokładnie. Też. Jest też taka książka chyba z Gallup wydał odnośnie tego i oni właśnie używają metafory bucketu, czyli koszyka, tak, czy tam czegoś takiego. Ale to pewnie jest, no mówię, znaczy idea sama pod spodem jest taka, że budujemy, że gromadzimy jakąś walutę, czy to jest czekolada, czy coś innego, tak? W każdej relacji z każdą osobą. I każda interakcja może dolać do tego konta, znaczy dołożyć tej waluty do tego konta, albo zdjąć. Teraz pytanie jest, co powoduje, że ilość tego na koncie się zwiększa, a co, że zmniejsza. I jakby to jest też ta świadomość tego, tego, że ktoś ma inaczej i że pewne rzeczy, które na przykład mi u mnie powodują, że ktoś dokłada do naszego konta, mogą komuś innemu zabierać, nie? Dlatego ja na przykład nie do końca kupuję to sformułowanie bądź liderem, jakiego chciałbyś mieć, bo nie każdy, kto będzie dla mnie liderem, będzie liderem dla kogoś innego, dla zdobywcy na przykład, prawda? No dokładnie, ten temat mnie o tyle porusza, że czasami w organizacjach tego typu komunikaty są o tyle niewłaściwie przekazywane ludziom, że później firmy dziwią się, dlaczego ludzie nie robią tego, czego oczekuje organizacja. I ja, jak powiedziałaś ten przykład, że bądź takim liderem, jakim sama chciałabyś być, to mam z tyłu głowy przykład tego, że czasami w firmie możesz dostać służbowy samochód. Mhm. Bo nie wiem, potrzebujesz. Nie mam prawa jazdy. I co? I kulą w płot. To służbowy komputer, cokolwiek, co ci podarowuje firma i firma ci mówi, dbaj o to, jakby to było twoje. No i znajdziesz ludzi, którzy będą o to dbać, chuchać, dmuchać, czyścić, zawsze mieć super wypolerowane, bo dbają w ten sam sposób o wszystko, co do nich należy. A znajdziesz też osoby, które będą to traktować w taki sposób, że no rzucą gdzieś, nie przejmują się tym, ciągle jest gdzieś tam ubrudzone, a przysłowiowy samochód najlepiej sprawdza się w wjeżdżaniu na krawężniki. Tak. I to jest ten błąd, który popełniają organizacje, mówiąc ludziom, traktujcie to jak swoje, bo wcześniej prawdopodobnie organizacja nie wypracowała jakiegoś swojego systemu wartości, który by na tyle skutecznie przekazała ludziom, że mogłaby organizacja powiedzieć, traktujcie to zgodnie z interesem firmy. Mm-hmm. Tak. Tak, bo każdy z nas jakby inaczej podchodzi do takich komunikatów, nie? Ja swoje, ale to tak samo jest właśnie, że mnie na przykład może nie pociągać rywalizacja. Jeżeli ktoś próbuje mnie zmotywować albo powiedzieć, hej, ale będziesz najlepsza, a mnie to na przykład wcale nie kręci, tak? Bo mnie... Możesz mieć inne potrzeby. Bo to nie jest coś, co ze mną rezonuje, nie? Więc... I wtedy rozumiem, ten kapitał zaufania zaczyna się obniżać, no bo ktoś zaczyna na ciebie projektować to, jakim ta osoba chciałaby być. Mieć jakieś oczekiwania.
Tak, ja kiedyś miałam taką sytuację, że byłam na interwiu w jakiejś firmie i tam była seria takich interwiu i każdą osobę zapytałam, czy możesz powiedzieć jedną rzecz, którą byś tutaj zmienił, bo tam jest taka zawsze, wiesz, sekcja pytania kandydata, prawda? Jedną rzecz, którą tutaj byś zmienił. Wyszłam z tego interwiu, tam, nie wiem, no kilka było jednego dnia, więc to jakby byłam na świeżo po całym procesie i miałam taką refleksję, że odpowiedzi tych osób więcej mi mówiły o tych osobach niż o firmie. Bo każda z tych osób powiedziała o takich właśnie rzeczach, które ją motywują i które gdzieś ją bolą. I prawdopodobnie jakby spojrzeć na całą firmę, to być może to wcale nie są problemy, ale dla tych osób, dla tych jednostek, to właśnie jest coś, na co one zwracają uwagę, nie? To jak w takim razie w czasach, gdzie to zaufanie jest ograniczone, w czasach, gdzie brakuje nam tego wspólnego zrozumienia, liderzy, czy to z nadania, czy z tego, że są naturalnymi liderami, mogą się odnaleźć, czy to w roli budowniczych, czy zdobywców. Co ty byś rekomendowała? Wiesz co, ja myślę, że znaczy, trudniej jest teraz na pewno obserwować ludzi i pracować z ludźmi tak indywidualnie, ale myślę, że na pewno zrozumienie indywidualnych potrzeb danej osoby i tego, co właśnie powoduje, że dana osoba dostaje ten wkład na to konto, już tak to nazwijmy. To jest chyba dosyć ważna rzecz w takiej sytuacji, nie? Tylko zaskakujące jest to właśnie, że jest taka mała że ta świadomość, że ludzie mają różnie i jakby troszeczkę postrzegamy przez siebie, przez to, w jaki sposób my funkcjonujemy. Ja kiedyś miałam taką sytuację, to bardzo dawno temu, to chyba wtedy pierwszy raz pomyślałam, że ludzie są różni, to nie wiem, za 20 lat temu. Moja firma wysłała mnie do Warszawy, żeby spisać procedury, tam jakieś ITIL-owe, nieważne. I ja na 5 dni, no jedną procedurę, to była jedna. No ja tam pojechałam, dostałam tą osobę, która to robiła, usiedliśmy i to spisaliśmy w przeciągu jednego dnia. No i przyszedł do mnie tam kierownik tego zespołu i po prostu nie mógł się nachwalić, że ja to tak szybko zrobiłam, że oni by to chyba w miesiąc pisali i ogólnie, że to przecież jest takie trudne. I dla mnie to było takie, sobie pomyślałam, ale o co chodzi? Przecież to jest w ogóle, przecież to jest w ogóle tak prosta rzecz, tak? Zrobienie tego. I pomyślałam sobie wtedy, aha, dobra, znaczy, że może coś, co jest proste dla mnie, nie jest proste dla kogoś innego i być może stąd wynika moje ciągłe poszukiwanie gdzieś takiej wiedzy, skąd czerpać informacje o tym, jacy są ludzie i że ludzie są inni, nie? Mi się podoba to, co ty mówiłeś, to, co ty używasz tej metafory, że to mi zjada cukier. Mówiłeś parę razy chyba, jak słuchałam tych twoich podcastów. I to jest właśnie coś, że dla mnie to było tak jakby, wiesz, pstryknąć, bo to jest coś, co przychodzi mi z łatwością, a dla osób, które miały to zrobić, to by im pewnie zżarło bardzo dużo cukru, tak? To co rekomendujesz? Bo w naszej rozmowie już przynajmniej dwukrotnie pojawiły się dwa narzędzia diagnostyczne, Clifton-Strengths, znany szerzej jako test Gallupa, oraz FREEZE, który diagnozuje nasze naturalne style myślenia i działania. Jak ty podchodzisz do tego typu kwestii, jeśli chodzi właśnie o narzędzia diagnostyczne, właśnie w uświadamianiu sobie, jak ja mam i co ja mogę z tym zrobić? Jak ja mam, jak inni mają, tak? Tak, znaczy ja używam właściwie tych obu narzędzi i można powiedzieć, że trochę staram się specjalizować, znaczy w sensie pogłębiać wiedzę, bo tutaj może zahaczmy, jestem badaczem we FRIS-ie, co oznacza, że dla mnie
jest istotne dogłębne zbadanie tematu, może tak w skrócie. Nie tylko, bo tam no, badacz, każdy z tych stylów myślenia ma więcej takich charakterystycznych dla siebie rzeczy. Natomiast to są te dwa badania, tak? Powiedziałeś badania, których ja się staram używać. Właśnie Frizz i Gallup, tak. Wydaje mi się, że one mogą być uzupełniające się. Znaczy zawsze, właściwie każde narzędzie pewnie daje jakąś wiedzę. Natomiast pytanie, co ty potem robisz z tą wiedzą, nie? Bo możesz zrobić, odłożyć na półkę, możesz zrobić i wyciągnąć z tego jakieś wnioski, zacząć tego używać. Pracy z tym może być naprawdę całkiem sporo. Natomiast to daje świadomość, jak ja mam, jak mają inni ludzie. Ja nie mówię, że udaje mi się to, wiesz, super wszystko ogarnąć, bo to jest duża praca. Nawet przestawienie się moje jako badacza do komunikacji z innymi stylami, myślenia, jeśli już mówimy o Frisie, to nie jest łatwa rzecz. Natomiast gdzie leży największa trudność? Z kim? Z jakim stylem? Mhm. Chyba najtrudniej jest z zawodnikami, z wizjonerami dla mnie. Możesz powiedzieć, gdzie leżą największe różnice? Tak, bo wizjonerzy mają dużą tolerancję na ryzyko na przykład, a badacze nie. I ja wolę być przygotowana do tej wyprawy, jeżeli mam iść z wizjonerem, wiesz, na tą inną wyspę, to wolę się do niego przygotować i zebrać takie informacje, jakie uważam, że mogą się przydać. A wizjoner tego nie rozumie do końca bardzo często i on tego nie potrzebuje. Prawdopodobnie tego nie potrzebuje, no właśnie, tak, a ty masz tak, potrzebę bo nie wiedzieć. Potrzebuje. Ja mam potrzebę wiedzieć i potrzebę, ja wiem, że nie jestem w stanie się przygotować ze wszystkiego, ale chcę mieć, i teraz już pewność, że zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby się do tego przygotować. I jakby też dla wizjonerów nie jest problemem, że coś się nie uda. Dla mnie, znaczy, jeżeli ja się przygotuję i to się nie uda, jest okej. Ale jeżeli się nie przygotuję i się nie uda, to jest to trochę trudniejsze, bo mam trochę wtedy pretensje do siebie, że się niewystarczająco do tego przygotowałam, że mogłam to zrobić lepiej. Inna sprawa jest, że czasami pewne akcje, które podejmujemy i one dotyczą ludzi, mają takie konsekwencje, że możemy stracić ich zaufanie i że na przykład nie dostaniemy już ich zaangażowania w kolejną tego typu akcję, bo tym razem się nie udało i być może to będzie miało wpływ, tak, na następne podobne rzeczy, nie? Wizjonerzy mają dużą łatwość w tym, żeby właśnie operować w otoczeniu z niepełnym kompletem informacji. To, żeby tak, tak uporządkować, to osoby o profilu badacza mają zupełnie odwrotnie, czyli ten komplet informacji jest bardzo potrzebny, bo on nadaje kontekst i on odpowiada na pytanie, po co my to robimy i co chcemy osiągnąć. I tu może być największy zgrzyt, że wizjoner nie musi wiedzieć, po co to robimy, bo tam jest, może być ciekawie. Tak. Kiedyś mieliśmy takie ćwiczenie, ale to z innych, ten, że mieliśmy kogoś przekonać do wyjazdu na wakacje. I pamiętam, że ja akurat, jakby tak patrzeć, to pewnie to była taka grupa bardziej wizjonerów i właśnie badaczy. Tak akurat zostaliśmy trochę podzieleni. I badacze przygotowali taką, wiesz, taki spis, gdzie będziemy spać, co będziemy zwiedzać, o której wyjedziemy, gdzie pojedziemy, kiedy wrócimy, ile to będzie trwało, co będzie trwało i tak dalej. A oni nas zapytali, ale będzie fajnie? A my powiedzieliśmy, no tak, dobra, to my w to wchodzimy, nie? Natomiast oni napisali na tablicy tam coś tam, jedziemy tu,
I to wszystko. A myśmy zaczęli zadawać pytania, ale gdzie będziemy spać, gdzie będziemy, co będziemy robić i tak dalej, nie? Jakby to jest, to są właśnie te różnice komunikacyjne i to, że zwracamy uwagę na inne rzeczy, mamy inne potrzeby, nawet informacyjne, tak? Bo my, badacze, potrzebują konkretów więcej, takich właśnie. Dla wizjonerów to, tak jak faktycznie powiedziałeś, może być wystarczającą informacją, że hej, będzie fajnie, będzie ciekawie. Bo będzie inaczej, będzie coś nowego. Nie wiecie, co was czeka, jest, nie? Tak, nie wiesz, co ciebie czeka, a mnie to na przykład nie kręci, tak? I właśnie odniosłaś się do konkretów, że osoby o profilu badacza często potrzebują konkretów i przeskoczmy do zawodnika, bo zawodnicy też potrzebują konkretów i z mojej perspektywy często mowa o dwóch różnych konkretach, a w zasadzie o poziomie zagłębienia konkretu, może tak. Jak ty zawodnicy potrzebują mało konkretów, bym powiedziała. Bardzo konkretnych konkretów. Bardzo konkretnych konkretów, dokładnie. Bardzo szybkich, bym powiedziała, konkretów, bo zawodnicy odrzucają wszystkie informacje, które z ich punktu widzenia są nieistotne dla realizacji celu. Nie mam pojęcia, jak to robią, w sensie, no bo jakieś kryterium tam gdzieś jest, nie? Według mnie może to być kryterium czasu na przykład. Tak, myślę, że tak, może to być kryterium czasu, co powoduje, że adresujemy też cel, bo to długofalowość, nie? Mówiliśmy o tym, badacze bardziej myślą długofalowo i gdzieś i ja już widzę te konsekwencje, które gdzieś jakiegoś wydarzenia się wydarzą się konsekwencje czegoś, co jest, wydarzą w przyszłości. Dla zawodnika to nie ma takiego znaczenia, bo on sobie dobrze radzi z tym, z takim, że czy określenie pożar jest dobrym określeniem? Z takimi trochę pożarami? W sensie, bo one się dzieją tu i teraz. Tak, więc bo one się dzieją tu i teraz. To dla zawodnika może być o tyle atrakcyjne i okej w komunikacji, że rozmawiamy o tym, o krótkiej perspektywie. A ty wspomniałaś wcześniej, że preferujesz dłuższą perspektywę czasową. I jak ja sobie myślę o badaczach z punktu widzenia narzędzia, jakim jest FRIS, to w głowie mam rzymskich inżynierów, bo oni zbudowali, tam na bank byli jacyś badacze, bo ci ludzie zbudowali trakty, po których chodzimy do dzisiaj, a robili to tysiące lat temu. I to jest według mnie taka kwintesencja badacza i sposobu myślenia o rzeczywistości, w której badacz się znajduje, że to, że jesteśmy tutaj dzisiaj, to jest to dużo mniej istotne z punktu widzenia tej długiej perspektywy przyszłości. A zawodnik ma cele do zrealizowania, zawodnik jest nastawiony na efektywność i dla zawodnika mało atrakcyjne jest myślenie o tym, że te trakty będą tu leżeć jeszcze 2000 lat, bo tego zawodnika tu już wtedy już nie będzie, jest tu i teraz. Tak, to trochę jest tak, że pewnie zawodnik dobrze by się sprawdzał w takich przeprawach, jak wojsko się przeprawia i robi mosty tymczasowe, żeby tylko przejść na drugą stronę rzeki. I potem ten most albo zwija, albo nawet wysadza w powietrze, bo nie chce, żeby ktoś inny też przeszedł przez niego, nie? I zdobyć kolejny teren. No właśnie, więc porządkując perspektywę struktur, do której dzisiaj nawiązujemy, bo ona jest dedykowana badaczom, to jeśli słuchają nas osoby niezaznajomione z badaniem, to polecam wam poprzednie rozmowy na moim kanale z Anią, Basią i Kamilą, w których poruszaliśmy perspektywę idei i perspektywę relacji. Dzisiaj poruszamy perspektywę struktur. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się poruszyć na moim kanale perspektywę faktów, bo to wtedy stworzy właśnie kompletny obraz i zakładam też, że z poziomu perspektywy struktur badacze mają potrzebę na przykład kompletności różnego rodzaju procesów. Tak jak mówiłaś, że potrzebujesz wiedzieć, więc komplet informacji, który sprawi, że będziesz mogła do tego podejść na swój badaczowy sposób. Czyli jeśli mielibyśmy się odnieść do perspektywy menedżerskiej i liderskiej, to jakim menedżerem jest badacz? W twoim przypadku badacz realista?
Wiesz co, myślę, że najbliższym stylem zarządzania, jeżeli użyję tego określenia dla badacza, jest styl demokratyczny, bo to jest, co myślisz na ten temat? To jest taka, no wydaje mi się, dosyć dobrze rezonuje z badaczem, nie? Takie konsultacyjne trochę rozmowy z zespołem, z ludźmi, otwartość na to, że okej, znaczy daj mi odrobinę swojej prawdy. W sensie ostatnio to było w jakiejś piosence usłyszałam i bardzo mi się to spodobało, bo to jest troszeczkę tak, że każdy z nas ma trochę jakiejś swojej prawdy. I jeżeli właśnie te prawdy, powiedzmy tak, złożymy, rozmawiając, dzieląc się tym i posiadając tą przestrzeń na to, żeby to robić, no to może z tego wyjdzie jakaś prawda. I może z tego wyjdzie jakiś, nie wiem, właśnie jakiś pomysł na coś, na rozwiązanie problemu. W moim przypadku, bo nie powiedzieliśmy o partnerach, tak jak mówiłeś, czyli o perspektywie relacji. Ja mam też włączoną tą perspektywę relacji, więc wydaje mi się, że też jeżeli chodzi o te style zarządzania, jest mi dosyć bliski ten styl afiliacyjny, czyli budowniczowie relacji. I styl trenerski, czyli spróbujmy to. Tego się może trochę nauczyłam. Wydaje mi się, że taka koncepcja w ogóle tych stylów zarządzania też, którą Goleman w tej książce, chociaż on jest współautorem, jest trochę pokrzywdzeni, może są, że wspominam tylko jego, pozostałe dwie osoby, które są współautorami tej książki, ale tam jest taka koncepcja, że jakby, zresztą mówi się o tym, że każdy styl ma swoje zastosowanie i im więcej jakby ty masz w swoim narzędziowniku, że tak powiem, tym lepiej możesz się dostosować do wszystkich sytuacji, które się pojawiają. I żeby nie było takiego czegoś, nie wiem, czy to Maslow chyba powiedział, że jeżeli jedyne, co masz, to młotek, to wszystko, co widzisz, przypomina ci gwóźdź, tak? I jeżeli ja w moim jakby w swoim warsztacie mam tylko i wyłącznie, nie wiem, styl nadający tempo albo tylko wizjonera, to ogranicza mnie to do tego, że wszędzie widzę, wszędzie tylko patrzę przez ten pryzmat tego, co umiem, co potrafię, więc jakby rozwój w całej tej palecie tych stylów jest chyba dosyć istotny. Najmniej chyba, znaczy ten dyktatorski, nadający tempo i wizjonerski pewnie rezonują ze mną najmniej, aczkolwiek z tego, co słyszałam, to zdarza mi się stosować też. Bo w sumie styl wizjonerski, jakby się tak zastanowić, do budowania też można zastosować, tylko że on wtedy zarezonuje prawdopodobnie też z ludźmi, którzy budują, nie? Bo może być tą wizją, którą chcesz zrobić, może być zbudowanie czegoś, to nie musi być przecież zdobywanie, że my jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że to jest takie zdobywanie tych nowych lądów, to wizja, nie? Czyli coś nowego, ale przecież to równie dobrze może być właśnie, nie wiem, rozwój miast, rozwój czegoś też, nie? Czyli jeśli dobrze cię rozumiem, to ty, ale też prawdopodobnie możemy to przełożyć na innych menedżerów i na ludzi tak ogólnie. Jesteśmy mocno wielowymiarowi i w zależności od pewnych naszych preferencji korzystamy z różnych naszych zasobów. Inne zasoby nie są tak zamknięte na, jak się mówi, zamknięte na klucz i nie ma do nich dostępu, tylko ten dostęp może być w jakiś sposób albo utrudniony, albo wymagający więcej wysiłku. Niemniej w zależności od tego, jakie mamy predyspozycje, ale też jaka jest sytuacja, czego się nauczyliśmy, bo też powiedziałaś, że danego stylu się sama nauczyłaś w toku swojej kariery,
to różne drogi i różne możliwości są przed nami otwarte, tylko patent polega na tym, żeby sobie wykminić, co nam przychodzi względnie łatwo, żeby nie spalać tego przysłowiowego cukru za dużo, a przynajmniej wtedy, kiedy nie musimy go spalać, bo możemy użyć czegoś, co jest dla nas naturalne. Wiesz co, ja nie wiem, czy się nauczyłam, natomiast zdarzy mi się pewnie stosować, o tak bym powiedziała, nawet może w miarę świadomie w tej chwili, ale pewnie jeszcze długa droga przede mną i to zawsze też właśnie, tak jak mówisz, spala mi na pewno więcej cukru. Natomiast jeszcze chciałam się do tego odnieść, że też wydaje mi się, że to, co tutaj jest dosyć istotne, to jest ta samoświadomość, tak? Bo jeżeli wiem, czym dysponuję i właśnie co jest dość łatwe dla mnie, to wiem, co jeszcze muszę gdzieś tam rozwinąć i czy chcę, ale wtedy to już jest kwestia decyzji. Bo wiedza daje świadomość, a świadomość daje wybór, jak to ktoś kiedyś powiedział. I to jest troszeczkę tak, że wiedząc o tym, jak ja mam, mam świadomość i mogę wybrać, mogę zdecydować, co ja z tym chcę zrobić, czy ja faktycznie chcę się rozwijać w tym kierunku, czy nie. Jest coś takiego, to jeszcze w temacie też liderów, i jest coś takiego, co się nazywa efekt Krugera-Denninga, odnośnie tego, że to w skrócie jest, że im ktoś się na czymś mniej zna, to bardziej myśli, że jest ekspertem. I tam jest taka krzywa, gdzie jest taki pik, że zaczynasz zgłębiać jakiś temat i wydaje ci się nagle, że wiesz bardzo dużo na ten temat. I wydaje mi się, że bardzo wielu liderów czy menadżerów utyka na tym szczycie jakby tego. Wydaje się, że bo to jest w sumie trochę kuszące, jakby panuje takie przekonanie, że to jest jakiś tam awans, dostajesz opcję zostania menadżerem. I trochę ulegamy tej takiej wizji, że wiemy, a to jest dopiero początek drogi. Potem jest duży spadek i dopiero potem to się odbija w górę po jakimś czasie, ale żeby przejść przez to, właśnie jest potrzebna taka świadomość właśnie, nie? A z punktu widzenia właśnie Frisa i twojej dominującej perspektywy, czyli struktur, to menedżer, lider, badacz, osoba z wysoką dominującą perspektywą struktur, jak byś scharakteryzowała kogoś takiego, czyli siebie? No ale to trochę okrajasz mnie w tym momencie, bo ja mam jeszcze styl działania, nie? No to, że tak powiem, dopełnij, żebym nie okrajał. Tak, ja jestem badaczem realistą, więc poza strukturą, poza perspektywą struktur, w moim stylu działania jest jeszcze włączona perspektywa relacji i perspektywa faktów. To znaczy, że ja w pierwszym jakby momencie zetknięcia się włącza się u mnie perspektywa struktur na pewno i staram się zebrać jak najwięcej informacji i zgłębić gdzieś tam temat, natomiast ważne jest dla mnie, są też właśnie relacje i to, żeby dostarczyć, jakby mówiąc brzydko. Więc jak myślałam sobie o tym, co charakteryzuje realistę, badacza, znaczy myślę, że realistę mogę tak chyba powiedzieć, to bym powiedziała, że ważny jest dla mnie porządek i taki informacje, ludzie, zespół, czyli ja to robię dla kogoś i z kimś i po coś. W sensie, że ważne jest dla mnie to, żeby na końcu był ten rezultat, żeby to zostało zrobione. To, co zostało założone, że zrobimy, nie? Pewnie balansowanie gdzieś w tych perspektywach to jest coś, co jest też jakimś tam wyzwaniem, bo czasami trzeba postawić bardziej na porządek, czasami na ludzi, czasami na to dostarczenie, ale tak jakby patrząc na całość, to chyba i tak staram się w tych trzech obszarach działać,
bo taką mam potrzebę. A w sytuacjach takich, w których zespół potrzebuje właśnie wsparcia menedżerskiego, to w których sytuacjach ludzie mogą przede wszystkim liczyć na takie wsparcie od kogoś z takim profilem jak twój i z takim właśnie podejściem do postrzegania rzeczywistości? Wiesz co, no wydaje mi się, że na pewno to jest takie uporządkowanie informacji, ale też ustrukturyzowanie jej, nie? To jest na pewno coś, co po prostu mi jest z tym łatwo i ja jeżeli jest tak, że widzę, że coś się dzieje takiego, że coś się pogubiło i nie wiemy na przykład co ten, to mówię hej, stop, to zdarzyło mi się tak, że powiedziałam hej, stop, zatrzymujemy wszystko, siadamy i robimy spis, tak? Co wiemy, czego nie wiemy, co potrzebujemy jakby jeszcze się dowiedzieć i od kogo. I to jest... Upatruję to jako taką strategię na takie WK czasy, jakie mamy, czyli takie niepewne, nie wiadomo, co się wydarzy, więc jeśli dobrze cię rozumiem, to mówisz, to dowiedzmy się, co się w ogóle dzieje, zanim będziemy się martwić tym, co się wydarzy. Tak, bo wydaje mi się, że teraz obecnie to akurat, tą sytuację, do której się odnosiłam, to akurat nie była teraz. Natomiast teraz może się tak wydarzyć, że wiesz, możesz rozmawiać z ludźmi na spotkaniach i możesz zauważyć i wydaje mi się, że to też jest taki styl preferencyjny do tego, żeby to zauważyć, że są sprzeczne, że ludzie mają świadomość sprzecznego celu. Znaczy, albo nie do końca mają ten sam jakby cel gdzieś tam w głowie do realizacji. I wtedy po prostu trzeba usiąść, zebrać się i to uspójnić, nie? Na zasadzie, dobra, to kto co wie i teraz siadamy i co mamy zrobić i wiesz, trochę idąc od tyłu, dochodząc do sytuacji, w której jesteśmy, zaplanować po prostu to, nie? Jest to takie podejście, że nie wiemy, co się dzieje, sprowadźmy wszystko do wspólnego mianownika i na tej podstawie wypracujmy możliwie najlepsze rozwiązanie. Czyli dla zespołu jest to swego rodzaju taka kotwica, takie jakieś poczucie, budowanie poczucia bezpieczeństwa, że leci z nimi pilot? Wiesz co, ja nie wiem, czy jestem dobrą osobą, żeby odpowiadać na to pytanie, bo to by pewnie musiał ktoś inny ocenić, nie? Ja się staram to robić. Pewnie wychodzi czasem lepiej, czasem gorzej, bo to nie jest tak, że zawsze wychodzi super i zawsze się wszystko udaje. Natomiast to jest na pewno coś, co ja widzę. Ja widzę takie rzeczy. Ja też widzę, że ktoś, że znaczy to, co mnie na przykład też to, co co staram się robić, to też, jak to powiedzieć po polsku, pilnować, żeby się rzeczy działy, nie? W sensie, że hej, dobra, umówiliśmy się na to, to kiedy to będzie, tak? Dobra, nie ma tego, co potrzeba, żeby to było, nie? I jakby tak nie... Trzymasz rękę na pulsie. No tak się staram, no można tak powiedzieć, to chyba jest dobre określenie. A jakbyś miała poradzić menadżerom, załóżmy, że mamy taką możliwość, że ta porada, ta rekomendacja, bo z dobrymi radami to ludzie różnie reagują na nie, rekomendacje prawdopodobnie łatwiej przyjąć. Co rekomendujesz menedżerom w dzisiejszych czasach w kontekście właśnie wspierania swoich ludzi, zarządzania procesami i bycia po prostu menedżerem i liderem lub liderem w organizacji? Jaka jest twoja rekomendacja? Ja
Ano, w sumie mogę coś chyba powiedzieć, bo myśmy mieli kiedyś takie dyskusje ze znajomymi menadżerami. Ja zawsze podnosiłam, że dla mnie najważniejsza jest samoświadomość. I wydaje mi się, że to jest troszeczkę tak, że to jest tak trochę jak w samolocie stewardesa mówi, że najpierw nakładamy maskę sobie, a potem dziecku. I to jest troszeczkę tak, że jeżeli ja rozumiem siebie i rozumiem, jak ja mam, i rozumiem, nie wiem, jakie są moje wartości, jaki właśnie, co, jakie są moje mocne strony, co zżera mi cukier, co powoduje, że wiesz, że ja na przykład czuję flow, że czas mija, a ja w ogóle tego nie widzę, co wnoszę do zespołu, tak, w czym potrzebuję pomocy, bo to też jakby to jest tak, że nasze mocne strony pomagają nam pomagać innym ludziom, czyli gdzieś gromadzić na koncie naszym wspólnym tą walutę, ale nasze słabości pozwalają innym ludziom pomóc nam. I to świadomość tego jakby też jest istotna, bo wtedy ja wiem, kiedy ja powinnam poprosić o pomoc kogoś i wydaje mi się, że to też jest mega ważne w takich sytuacjach, nie? Że coś się takiego dzieje i ja wiem, dobra, znaczy ja to zrobię, tylko mi to zajmie więcej czasu, a ktoś inny to zrobi po prostu tak, nie? Szybciej. Tak, szybciej i to będzie bardziej efektywne. Ja w ogóle lubię efektywność, lubię optymalizację i nawet jeżeli czasami coś wiem, że zrobię coś, ale będzie to zajmowało dłużej, to wolę prosić kogoś o pomoc albo właśnie zrobić taki partnership na zasadzie, że okej, no to przepracujmy to razem, ty mi pomożesz w tym, ja tutaj w tą stronę, ja to mogę ustrukturyzować potem i to jakby razem będzie miało o wiele lepszy efekt. Więc ta samoświadomość chyba wydaje mi się, że jest taką totalną podstawą jak dla mnie, od której można zacząć jak rozmawiam dalej z ludźmi działać, nie? O tym, żebyśmy budowali świadomość tego, jak mamy, zdarza mi się słyszeć sformułowania typu ja już o sobie wiem wszystko, w sensie nic mnie już nie jest w stanie zaskoczyć i jak pracuję z ludźmi na przykład z wykorzystaniem Frisa czy Clifton Strengths, to na omówieniu wyniku słyszę, że no zero zaskoczenia. Gratuluję wtedy takiej osobie, bo wtedy jest drugi krok, bo skoro ty już wiesz, jak masz, to teraz zacznij się zastanawiać, jak twoje zachowania, twoja komunikacja wpływa na innych i jak mają inni, bo to jest to, nad czym warto się zastanowić, no bo dobrze wiedzieć, jak się ma, ten drugi, trudniejszy, bardziej wymagający krok to jest zrozumieć drugą osobę. Znaczy ta komunikacja to jest, myślę, że kluczowa. Czasami jak się zastanawia, dlaczego projekty się nie udają, to wydaje mi się, że ta komunikacja to jest mega... Właściwie to jest trochę taka podstawa jak ta samoświadomość, nie? Bo jeżeli nie ma tej komunikacji, to i scope jest niedodefiniowany i nie wiemy do końca, jakie są wymagania, bo z klientem nie umieliśmy tego przepracować. I do końca nie doprecyzowaliśmy czasu, nie podefiniowaliśmy tych rzeczy, już tam nie mówię o jakiejś koordynacji czy innych rzeczy, że ta komunikacja jest chyba taką podstawą no, dalszego działania tutaj, nie? I to jest trudne, to jest naprawdę trudne. To już wyszły nam dwie dzisiaj przynajmniej podstawy albo takie filary, czyli ta samoświadomość tak. tego, jak się ma, a drugie to, w jaki sposób się komunikuje. I myślę, że to jest temat, który z chęcią, Gosia, podejmę z tobą przy kolejnej okazji, bo dzisiaj czas naszego spotkania niestety już dobiega końca. Bardzo ci dziękuję, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie do mojego programu i podzieliłaś się swoją budowniczową i badaczową perspektywą na leadership w dzisiejszych czasach. Powiedz proszę, gdzie można cię znaleźć w internecie na wypadek, gdyby ktoś chciał dopytać cię o tych budowniczych zdobywców lub badanie FRIES lub Clifton Strengths?
Znaczy, myślę, że ja jestem na LinkedInie i tam można mnie znaleźć. I tam są też podlinkowane jakby strony ze mną, że tak powiem, na frisowej stronie i ewentualnie galupowej, tam, gdzie jestem. Wszystkie namiary na ciebie umieszczę w opisie do tego materiału, niezależnie od tego, gdzie on będzie publikowany, więc zapraszam was do sekcji opisu i zapraszam was do kolejnych materiałów, które pojawią się wkrótce, do kolejnych rozmów. Gosia, jeszcze raz bardzo ci dziękuję za dzisiaj i ja też trzymajcie dziękuję. Się wszyscy. Cześć.